W zasadzie to nie planowałem się z nikim umawiać. Założyłem ten profil trochę z nudów. No to podobnie jak ja. No to widzisz, jak na siebie trafiliśmy? No, przyznam, że mam ochotę na jeszcze jedną lemoniadę albo na spacer. Okej. To może upieczemy dwie pieczenie na jednym ogniu i lemoniada na wynos. Świetnie. Okej, pójdę zamówić. Rozmarynowa czy idziesz w imbir? Zaskocz mnie. Dobra. Mela? No, nie, siedzimy jeszcze. A tak, ale za chwilę wychodzimy na spacer. Świetnie jest. Dzięki, że mnie namówiłeś ze Zuzką, naprawdę. Słucham, o pocztę? Nie, nie pytałam, nie interesuje mnie to. Dobra, muszę kończyć, pa. Przepraszam, to co, idziemy? Mhm. Jakiś problem z pocztą, który cię nie interesuje? Nie, to tylko moja koleżanka, która bardzo przeżywa twoją pracę. Mhm. A tobie to przeszkadza? Nie. Chyba, że jesteś listonoszem, który okrada staruszki z emerytury. A mogę spytać tak z ciekawości, skąd pomysł na taką karierę? Mhm. Pamiętasz taką bajkę o listonoszu? Taką z kotem? Dokładnie, więc ja zawsze marzyłem o tym, żeby roznosić listy i przyjaźnić się z ludźmi z całej dzielnicy, jak to? Dobrze, świetna geneza. Chociaż w sumie, jak ja bym miała spełniać swoje marzenia z dzieciństwa, to... Kim byś była? Dinozaurem. Dobra, bo widzę, że jesteś inna niż laski, które do tej pory spotykałem, więc muszę się do czegoś przyznać. Żartowałem z tym listonoszem. Co? Dlaczego? No, bo widzisz, laski, które do tej pory spotykałem, leciały tylko na mój zawód i... Okej, ale to zaraz, to kim ty jesteś? Jakimś sławnym piosenkarzem albo aktorem, którego powinnam znać, a nie kojarzę? Nie, 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 nie. Tak dobrze to nie jest. Jestem lekarzem. Aha. Coś się stało? Powiedz jeszcze, że kardiologiem. No tak, skąd wiedziałaś? I pewnie znasz Wojtka Jarosza. Pewnie, że znam, to mój dobry kolega. A co? No, wiesz co, ja przepraszam, ale raczej podziękuję za ten spacer. Co? Nic z tego nie będzie, przepraszam. Ale dlaczego? No, widzisz, jedne laski lecą na kardiologów, inne mają na nich alergię. Ja jestem z tych drugich. Niestety, przepraszam.